Kiedy byłem mały, to był mój ulubiony dzień. Dzień, kiedy wszyscy byli dla mnie bardzo mili, chodzili uśmiechnięci. Później, jak był ten szczególny dzień, a chodziłem już do szkoły, no to zawsze wszyscy nauczyciele patrzyli z przymrużeniem oka, co robimy, jak się zachowujemy. Generalnie za szkołą było boisko, graliśmy w nogę, ewentualnie podrywaliśmy dziewczynę. No, coś trzeba było robić, one nam też wybaczały, aczkolwiek to również ich święto, bo mowa o Dniu Dziecka. A 1 czerwca kojarzy nam się z Dniem Dziecka, z dniem, który jest urokliwy, zawsze jest, przeważnie jest piękna pogoda. Pojawiają się oznaki grillowania i dlatego też dzisiaj wybrałem danie, które w zeszłym roku bardzo smakowało mojej córce Madzi. Nie przez przypadek krzątający się za mną Konrad Birek, który przygotowuje również coś, co będzie kapitalnym dodatkiem do tego dania. O wszystkim już mówię. Będą to szaszłyczki, szaszłyki z bardzo delikatnego mięsa, czyli polędwiczka z kurczaka. Oczywiście, gdybyśmy w sklepie nie dostali polędwiczek z kurczaka, to podpowiadam, że pod każdą piersią z kurczaka są takie małe dwa paseczki, które wiszą i nie wiemy czasem, co z tym zrobić. To jest najdelikatniejsza część kurczaka. Jeśli nie mamy tych polędwiczek, kupujemy całą pierś kurczaka, którą po prostu kroimy na takie paseczki. Istotą całej naszej zabawy jest to, żeby skomponować marynatę. Szaszłyczki z tej polędwicy będą zamarynowane w słodko-kwaśnej marynacie w połączeniu z oliwą i do tego karmelizowane owoce. Owoce karmelizowane robi się w następujący sposób. Gorąca patelnia, cukier trzcinowy, wyrzucamy na patelnię. On się rozpuszcza, dodajemy łyżkę masła i wrzucamy wszystkie swoje ulubione owoce. Do miseczki wsypujemy słodką, kwaśną marynatę. Dodajemy oliwę z oliwek. Łączymy te dwa składniki i zalewamy polędwiczki z kurczaka. Marynujemy tak naprawdę, im dłużej, tym lepiej. Zawsze mówię, marynujmy na noc. Białe mięso możemy krócej, więc około 2 do 4 godzin powinno się to mięso nam marynować, tak aby ten smak był najlepszy i najciekawszy. Zrobimy tak, 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 żeby mięso przeszło całe marynatą i mięso jest gotowe. Mówiłem o owocach, owoce, ananas, o, nawet sobie porobię takie rzeczy, ananas obrany, świeży. Jeśli nie ma co robić, musimy korzystać ten z puszki, aczkolwiek musimy go wtedy podpowiedź, jeśli używamy owoce przetworzone do karmelizowanej marynaty, czyli cukier, masło, to te świeże będą zdecydowanie lepsze z tego względu, że dłużej utrzymają swoją chrupkość, twardość. Natomiast jeśli są to owoce z puszki, jak gruszka, ananas, brzoskwinia, wrzucamy do karmelu i ściągamy karmel z patelni. Podpowiedź kulinarna. I żeby jednak zaostrzyć ten smak, do ananasa i do melona dodam dzisiaj mini kukurydzę, którą bez problemu możemy kupić. Marynowana kukurydza baby, bardzo fajna. Dzieciaki lubią takie smaczki. Konrad, poproszę Cię z tą patelnią szybko, szybko. Oj, tu, 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 tu. O! I
widać jak... Pamiętajmy, żeby tego nie próbować. Ma bardzo wysoką temperaturę. Nie próbujemy, nie dotykamy, prażymy tylko, upalamy wręcz cukier z masłem i dodajemy wcześniej wspomniane owoce, ananas, melon i kukurydza. Do tego wszystkiego dosypujemy odrobinę słodkiej papryki. Jeśli nasze dzieci, dla których gotujemy, no, mają już trochę więcej lat, może być to pieprz kajeński, natomiast odrobina słodkiej papryki będzie pasowała tutaj idealnie. Kolejna rzecz to nadziewane. Chcemy zrobić nietypowe szaszłyki. Japończycy nazywają te szaszłyczki yakitori, a my i robią z kurczaka, robią z łososia, z tuńczyka. O, zdecydowanie fajniej to wygląda. W kuchni arabskiej możemy spotkać te szaszłyki pod nazwą sataje z kurczaka, z na przykład z sosem orzechowym, bardzo często spotykane. I szaszłyczki są gotowe. Szaszłyki nietypowo, oczywiście w sezonie grillowym możemy położyć je na grillu i zrobić lewa prawa. Natomiast jeśli załamuje nam się pogoda, to robimy klasycznie kurczaki, układamy na brytwannie do pieczenia i o, ten nie ma patyczka, komu zrobimy tak. I wkładamy do piekarnika. Tutaj naprawdę 15 do 20 minut, temperatura 180 stopni, termoobieg, nasz zaczarowany piec i będzie to danie gotowe. Danie z okazji Dnia Dziecka, danie lekkie, aromatyczne i zdrowe. Połączenie polędwiczki z kurczaka marynowanej w słodko-kwaśnej marynacie. Lekki początek sezonu grillowania i do tego karmelizowane owoce. Owoce, przypominam, zrobiliśmy na upalonym trzcinowym cukrze w połączeniu z masłem, ananas, melon i mini kukurydza marynowana. Owoce wędrują na talerz. To na pewno są owoce, które będą idealnie pasowały do menu dla dzieci. Z jednej strony owoce, z drugiej strony słodycz z karmelu i polędwiczki z kurczaka. Momencik, gorące. Polędwiczki z kurczaka. My sobie je nazywaliśmy sataje. Aromatyczne. Co jest również fajne, to to, że dziecko będzie sobie mogło bez problemu wziąć do ust i ogryźć z naszego patyczka tą polędwiczkę. Do tego dodamy kilka kiełków. O, żeby pamiętało, że nie tylko człowiek owocami, mięsem żyje. To możemy pokrupać i listek świeżej mięty. Mam nadzieję, że to danie będzie idealnym prezentem z okazji Dnia Dziecka dla mojej córki Magdy i Konrada Franka. Karmelizowane owoce, aromatyczne, świeże, przypomnę, z polędwiczkami z kurczaka, które zostały zamarynowane w słodko-kwaśnej marynacie z kiełkami, ze świeżą miętą. Można to danie przygotować w piekarniku na funkcji grillowanie, jeśli jest brzydka pogoda, jeśli będzie pięknie, oczywiście na zewnątrz. Smacznego, dzieciaki! Nasze danie dla dzieciaszków już jest gotowe. Możemy również, jeśli dzieciaki nie lubią owoców karmelizowanych, czy też uważamy, że jest to za słodkie, możemy przygotować danie proste, specjalnie. Przez cały czas z nami jest arbuz, który jest bez pestek, układamy na talerzu. Do tego dodajemy naszą polędwiczkę z kurczaka, poszukujemy
odrobinę mięty i może być to danie, które sobie zjedzą dzieciaki, które na przykład niekoniecznie mogą jeść coś, co jest przygotowane na bazie cukru. Wersja słodka, owoce w karmelu z polędwiczkami, wersja mniej kaloryczna, arbuz, świeża mięta i polędwica z kurczaka. Smacznego!